Wielu z Was na pewno zastanawiało się, dlaczego uczy się matematyki. Po co są równania, funkcje, nierówności? Oto prosty przykład pokazujący, że nierówności przydają się przy wyborze korzystniejszej dla nas oferty. Powiedzmy, że wybieramy się do znajomych na wesele i mamy do wyboru dwóch taksówkarzy. Pierwszy z nich żąda tylko 2 zł za kilometr, tylko 5 zł za trzaśnięcie drzwiami, ale niestety każe sobie jeszcze płacić za bagaż, a ponieważ mamy dość duży prezent dla Państwa młodych, będziemy musieli dodatkowo zapłacić 10 zł. Jednak skoro jesteśmy jeszcze uczniami, dostaniemy zniżkę 20%. Bardzo korzystna oferta. U drugiego przewoźnika cena za kilometr jest wyższa. 2 zł i 60 groszy. Wyższa cena jest za trzaśnięcie drzwiami. 6 zł, nie ma zniżki, ale nie każe płacić za bagaż. Powstaje zatem pytanie, w jakiej sytuacji będzie nam się bardziej opłacał wybór pierwszego taksówkarza, a w jakiej drugiego? Czy zawsze pierwszy będzie korzystniejszy? Sprawdźmy to. Jeżeli z naszego domu na wesele mamy do przejechania x kilometrów, to u pierwszego przewoźnika za te x kilometrów będziemy musieli zapłacić 2 zł razy x kilometrów, plus 5 zł za trzaśnięcie drzwiami, plus 10 zł za bagaż. I wszystko pomnożymy sobie przez 0,8, bo mamy zniżkę 20%. U drugiego przewoźnika za te x kilometrów będziemy musieli zapłacić 2 zł i 60 groszy razy x kilometrów, plus 6 zł za trzaśnięcie drzwiami. Wybór drugiego przewoźnika będzie nam się opłacał, jeśli zapłacimy u niego mniej niż u pierwszego. Mamy zatem prostą nierówność z jedną niewiadomą. Spróbujmy ją rozwiązać. Jej lewa strona opisuje koszt podróży taksówką pierwszą, a prawa taksówką drugą. Pomnożenie wszystkich składników sumy po lewej stronie przez 0,8 uprości nam jej postać. Po lewej stronie mamy teraz 1 zł i 60 groszy razy x kilometrów plus 4 zł za trzaśnięcie drzwiami plus 8 zł za bagaż. Po prawej stronie mamy 2 zł i 60 groszy razy x kilometrów plus 6 zł za trzaśnięcie drzwiami. Przenosimy x na jedną stronę, a liczby na drugą. I otrzymujemy? X jest mniejsze od 6. Wynik ten oznacza, że jeżeli na wesele mamy do przejechania mniej niż 6 kilometrów, powinniśmy wybrać drugiego przewoźnika, bo to nam się bardziej opłaci. Jeżeli mamy do przejechania więcej niż 6 kilometrów, śmiało możemy skorzystać z oferty pierwszego przewoźnika. Jeżeli mamy akurat 6 kilometrów, możemy wybrać pierwszego lub drugiego. Zapłacimy bowiem tyle samo. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.